Drugi dzień szczytu klimatycznego Together 2023. Ja nazywam się Przemysław Białkowski i witam Państwa ze sceny środowiskowej. Witam też szanownych gości, panelistów. Porozmawiamy o tym, czy GOS w Polsce ma nadal szansę. Dodam, że to jest panel z finalistami, ale też jurorami Stena Circular Economy Award. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie pana Piotra Bruździaka, dyrektora do spraw sprzedaży i marketingu Stena Recycling Polska. Dzień dobry. Witam panią Małgorzatę Gresztę, partner zarządzającą w CSR Consulting. Dzień dobry. Witam panią Agnieszkę Koc, dyrektor do spraw ochrony środowiska w sieci Biedronka. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam również panią Agatę Molisz, Board Advisor Operations ESG w drogeriach DOT. Dzień dobry. I witam również pana Carlosa Pyrcza, Engineering Design Managera w Nighthouse Industries Central Europe. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana również. Szanowni państwo, wczoraj podczas finału i wręczenia nagród w konkursie Stena Circular Economy Award mieliśmy okazję już trochę o gospodarce obiegu zamkniętego powiedzieć, ale to była zaledwie namiastka. Mam nadzieję, że za moment trochę więcej szczegółów. Drodzy państwo, chciałbym, żebyśmy podzielili sobie ten nasz panel na symbolicznie, no nie mamy szklanek, ale mamy, niech będzie, że to jest butelka. Najpierw do połowy pusta, więc powiemy o problemach. Albo może mówiąc dyplomatycznie czy ładnie, o wyzwaniach. A później już w tym wariancie optymistycznym wypełnimy szklankę i powiemy sobie o tym, państwo powiedzą o tym, a ja z chęcią posłucham i państwo, mam nadzieję, też o szansach, o gospodarce obiegu zamkniętego jako szansie, jako perspektywach, jako korzyściach. To uzgodniliśmy, więc już nie potrzebuję, żeby państwo przytakiwali, ale pytania nie są uzgodnione. Dobrze, drodzy państwo, no to zacznijmy, niech będzie na rozgrzewkę o tych wyzwaniach, o tych problemach, bo panel, ja zwróciłem uwagę na tytuł panelu. On już jest taki, bym powiedział, że raczej jako szklanka do połowy pusta, a nie pełna, bo czy GOS w Polsce ma nadal szansę? Czy to znaczy, że jest tak źle? Czy to jest tak słabo? Mamy takie problemy, nie nadążamy, jesteśmy gdzieś w ogonie, w tyle, co nas blokuje. Otwieram dyskusję. Pan dyrektor. Dzień dobry jeszcze raz. Oczywiście, że GOS w Polsce ma szansę. Chociażby z perspektywy naszego konkursu. Konkurs organizujemy od 6 lat. Co roku mamy więcej zgłoszeń, więcej firm zgłasza swoje zarówno wdrożone praktyki, jak i pomysły na to, jak promować ideę gospodarki cyrkularnej. Co więcej, w tym roku mamy w ogóle rekordową ilość zgłoszeń ze strony studentów, w związku z czym widzimy też bardzo ważny głos młodego pokolenia, że sprawy związane z ochroną środowiska są dla nich ważne. I to jest jedna rzecz. Wczoraj w tej dyskusji, którą również mieliśmy przy okazji wręczenia nagród, co prawda powiedzieliśmy o tej szklance do połowy pustej, czyli że raport Circular Gap pokazuje, że jednak od 2018 roku wskaźnik określający cyrkularność niestety spada, jeżeli chodzi o świat, ale wybrzmiało również to, że w Polsce w gruncie rzeczy jest drugi co do wielkości, jeżeli chodzi o Europę, tylko Holandia nas wyprzedza. Natomiast to, co myślę, że wczoraj doskonale pan profesor Bessław Rock powiedział, jeżeli mówimy o gospodarce cyrkularnej, to w opozycji do niej jest marnotrawstwo. Jeżeli dzisiaj i od kilku lat mamy tak wiele wyzwań, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w życiu społecznym, w życiu gospodarczym, przedsiębiorstwa, to, co dotyczy pandemii, sytuacji geopolitycznej i tak dalej. I teraz, jeżeli dzisiaj przy rosnących kosztach przedsiębiorstwa muszą się zastanowić tak naprawdę, co robić, to jeżeli jedną z przyczyn, na co wydawane są pieniądze, albo w jaki sposób te pieniądze uciekają przez palce, jest marnotrawstwo, to właśnie gospodarka obiegu zamkniętego jest na to rozwiązaniem. No, ale pan już od razu ten wariant optymistyczny wkomponował. No to jeszcze zostańmy, drodzy państwo. Bardzo proszę. Uważam, że GOS zdecydowanie ma szansę, ale tylko pod warunkiem, jeżeli to będą rozwiązania albo dofinansowane, albo
łatwe w adaptacji, inkluzywne, dostępne dla wszystkich, takie, które nie wymagają od odbiorcy niczego więcej poza decyzyjnością. Na rynku mamy startupy, które właśnie taką ofertę proponują, tak? Co więcej, istnieje jako problem. To może na przykładach, jakie problemy Państwo spotykają w swojej codziennej pracy? Czy to jest tak, że rzeczywiście od urzędu do urzędu, od stempla do stempla jest jakiś problem? Bardziej na przestrzeni relacji klienckiej diagnozujemy problem, to znaczy jest diametralna dysproporcja pomiędzy tym, co faktycznie deklaruje klient, jakie ma przekonania ekologiczne i jaką postawę manifestuje, a tym, co faktycznie jest w stanie zrobić, żeby przejść na GOS, czy zmienić cokolwiek w swoim przedsiębiorstwie. Łatwo mówi się, że jesteśmy ekologiczni, że jesteśmy proekologiczni, ale już kwestia zmiany nawyków jest bardzo trudna do przeforsowania. Stąd też, projektując na przykład nasz startup, wiedzieliśmy, że takie rozwiązanie musi być łatwe w adaptacji, musi być inkluzywne, takie, które dotrze do każdego i będzie wymagało wyłącznie podjęcia decyzji, a nie dodatkowych nakładów inwestycyjnych, czy też wielkich zmian w linii produkcyjnej. Proszę Państwa, miód na serce moderatora, już widzę dwukrotnie zasygnalizowana prośba o zabranie głosu, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Ja myślę, że ja jestem w ogóle urodzoną optymistką, więc bardzo trudno jest mi mówić o wyzwaniach, ale jeżeli mamy mówić o wyzwaniach, to myślę, że główne wyzwanie polega na tym, że my dzisiaj nie rozumiemy dobrze pojęcia gospodarki obiegu zamkniętego. I ja uwielbiam taki przykład, który my mamy z Fundacji Eleny MacArthur, z którą pracujemy w ramach naszej jednej z inicjatyw w Polskim Pakcie Plastikowym, która mówi o projektowaniu u źródła i zadajemy sobie pytanie, co robimy, jak wchodzimy do domu i leje się woda. Czy my w pierwszej kolejności wycieramy tą wodę, czy zakręcamy kurek z wodą, żeby nie było jej więcej? I my, jeżeli chodzi o GOS... przyczyna, dokładnie. Klasycznie. I my, jeżeli chodzi o GOS, i to nie tylko my w Polsce, niestety my jako Europa też osiągamy, mimo wielu strategii, podejść, projektów, mamy tą cyrkularność na bardzo niskim poziomie, ponieważ my ciągle wycieramy podłogę. Czyli my nie zajmujemy się tym, co jest na początku, nie odpowiednio projektujemy produkty, opakowania, nie patrzymy całościowo na zmianę systemu, nie szukamy nowych modeli biznesowych, tylko mamy przeogromną ilość dyskusji na temat recyklingu, sortowania i tak dalej. Czyli zajmujemy się tym, co jest dalej, a nie rozwiązujemy problemu na początku. Więc powiedziałabym, że głównym wyzwaniem jest to, żebyśmy zmienili myślenie o GOS-ie. GOS tak naprawdę mówi się o tym, że to jest taki nowy model gospodarka. To jest taka gospodarka przyszłości. Kiedy my, no odpady nie znikną w ogóle, ale kiedy my zaczniemy inaczej w ogóle myśleć właśnie od samego początku, jak my chcemy dostarczyć produkt albo usługę. Może my w ogóle nie potrzebujemy opakowania, może potrzebujemy właśnie opakowania zwrotne, używane wielokrotnie. Może inaczej możemy sformułować produkt, aby się tego opakowania w przypadku opakowań pozbyć. Ale to dotyczy wszystkich dziedzin gospodarki, a więc ubrań, mebli, samochodów. I tak naprawdę to jest przeogromna zmiana, to powiedziałabym jest rewolucja i tym wyzwaniem jest to, że wszyscy się muszą zmienić. To znaczy my mamy niestety opóźnione regulacje w Polsce, mamy biznes, który no, w otoczeniu tych trudnych warunków nie zawsze jest w stanie przez tą taką systemową zmianę się przebić i mamy konsumenta, który też nie zawsze deklaruje dużo rzeczy, bo już czuje, że powinien, bo to jest takie trendy i w ogóle, ale potem jak idę do tej półki, to wybieram coś, co jest najtańsze albo coś, co jest też łatwe. I w tym ten model gospodarki obiegu zamkniętego, ten temat, zauważmy drodzy Państwo, on w idei takiej szerszej, czyli w agendzie 2030 w celu zrównoważonego rozwoju jest wpisany w szerszy temat zrównoważona produkcja i konsumpcja. Co to oznacza? To oznacza, że wdrożenie tej idei gospodarki obiegu zamkniętego wiąże się też bardzo często niestety albo stety z ograniczeniem konsumpcji. I już kończąc tą wypowiedź, uwielbiam i często przypominam taką wypowiedź jednego z dużych przedstawicieli FMCG, który powiedział, że on jest rękami i nogami za GOS-em pod warunkiem, że nic nie zmieni się dla jego biznesu. I myślę, że to najlepiej pokazuje, jak my dziś o tym GOS-ie myślimy. My go popieramy, ale tylko w idei, a w praktyce musi się bardzo dużo zmienić, żeby to zaczęło przynosić realne zyski, bo one na pewno za tym są i pewnie w drugiej części panelu o tych szansach będziemy mówić. Czyli mieliśmy już tak, mieliśmy różnicę między deklaracjami, poparciem, a realnymi działaniami. Mamy tutaj kwestie związane z świadomością, edukacją, ale też regulacjami. No to co jeszcze, zastanawiam się, bardzo proszę, panie Agnieszka Koc.
Więc ja odnosząc się, czy GOS ma szansę do tego, tak naprawdę do tytułu naszego panelu. Ja myślę, że to, że o tym rozmawiamy, świadczy, iż gospodarka obiegu zamkniętego jest ważna w obecnych czasach i wiemy doskonale, że ma też wspomóc osiągnięcie celów neutralności klimatycznej oraz obniżyć zużycie surowców, wydobycia surowców pierwotnych czy nieodnawialnych o około 28%. I teraz, żeby to wszystko, tak jak pan Piotr powiedział, widzimy na poziomie globalnym, że ten wskaźnik cyrkularności nam spada z 9,1 w 2018 roku do 7,1 w 2023 rok. Widzimy coraz większe zużycie surowców, wydobycie surowców i widzimy również bardzo dużą ilość odpadów, które są niepoddawane dalej procesom recyklingu. I teraz odnosząc się do tego, co tutaj moi przedmówcy powiedzieli, jak najbardziej musimy patrzeć na cały łańcuch wartości i tak jak stare, każdy, kto zajmuje się środowiskiem, instalacjami środowiskowymi, wie o starej prawdzie, o której zawsze mówimy w procesach produkcyjnych, że działamy u źródła, nie na końcu linii i dokładnie w ten sposób, nawiązując do tego, co Małgosiu powiedziałaś, dokładnie w ten sposób musimy również patrzeć na temat gospodarki obiegu zamkniętego. Musimy pamiętać, że gospodarka obiegu zamkniętego to nie tylko opakowania, to również cała rzesza jakichś produktów, które używamy na co dzień jako konsumenci, jako społeczeństwo. To jest cała branża włókiennicza, to jest bardzo duża branża elektroniczna i branża IT, gdzie bardzo duży procent, kilkadziesiąt procent tych odpadów jest tak naprawdę niepoddawanych dalej żadnym procesom recyklingu czy odzysku. To jest również branża budowlana i branża żywnościowa, czyli to, w jaki sposób kupujemy żywność i co dalej z tą żywnością, która ma się zmarnować, robimy. Więc patrząc, jakie są tak naprawdę trudności, myślę z mojej perspektywy reprezentanta sieci handlowej, sieci dużej Biedronki, z ponad 3000, mającą ponad 3000 sklepów i około 1000 dostawców i 2000 marek własnych na półkach, bardzo trudnością, którą my zauważamy, jest znalezienie tej efektywności ekonomicznej i ekologicznej. Czyli żeby było rzeczywiście to podwójne eko, to co pani Agata powiedziała, że instalacje czy nowe technologie, które się rozwijają, rzeczywiście zawsze musimy mieć na uwadze ten aspekt ekonomiczny poza ekologicznym i to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest na pewno dostęp do tych nowych innowacji, technologii, kto miałby to finansować i w jaki sposób. I tu pytanie, czy są jakieś programy wsparcia, które na to pozwalają. I oczywiście już wracając do odpadów, jeżeli nawet przetworzymy materiał opakowaniowy, to czy na każdy rodzaj recyklatu jest tak naprawdę odbiór? Czy z każdym rodzajem recyklatu mamy co zrobić? Bardzo dziękuję. Pan Karol Spercz. Ja bym powiedział inaczej. To nie jest tak pytanie, czy GOS ma szansę jeszcze zaistnieć w Polsce, tylko on musi zaistnieć w Polsce, tylko może nie w każdym sektorze w takim samym stopniu i nie zawsze będzie tak samo istotne czy łatwe do wprowadzenia. Tak? Ja chyba akurat tutaj przedstawiam trochę inną działkę niż często się mówi przy GOS-ie właśnie o odpadach, tak, o energii, o wodzie i o ściekach wydaje mi się mówi trochę rzadziej. To jest chyba trochę mniej chwytliwy temat, nie każdy tak bardzo lubi mówić o ściekach, a ja pozwolę sobie trochę właśnie tutaj nawiązać ze swojego poletka i użyć tego przykładu może właśnie tej szklanki w pół pełnej. Dlatego, że jeżeli powiem panu, że czystą wodą, rzeczywiście. Tak, ale ma pan tą szklankę z wodą, wypija tą szklankę z wodą i zostaje pusta, tak? Natomiast jeżeli panu powiem, że może pan wypić tą szklankę i potem mieć nadal szklankę w połowie pełną, no to myślę, że każdy powie super, fantastycznie, to jest rewelacja i w ogóle tak zawsze powinno być. Tylko, że jak teraz przejdziemy do technikaliów i powiem panu, że po wypiciu tej szklanki pójdzie pan gdzieś na bok, opróżni, i z tego wytworzymy tą połowę szklanki pełną, tak? Czyli wyprodukujemy wodę z czegoś, co do tej pory przed chwilą było ściekiem, odpadem, jak pan chce to nazwać, no to wiele osób już może się trochę skrzywi, bo jest to już coś dla wielu konsumentów jakąś barierą psychologiczną. Co jest niestety przykre, bo technologicznie ta woda jest absolutnie czysta, często nawet czystsza niż to źródła, które są obecnie stosowane jako źródło do produkcji wody pitnej. Przepraszam, bo przyszło mi do głowy takie nawiązanie. Wczoraj rozmawialiśmy
dokładnie w tym miejscu o greenwashingu było dużo branży tekstylnej. No i to jest też, myślę, że niewiele osób zdaje sobie sprawę, że nowe ubrania na półkach w sklepie założone są znacznie gorsze dla naszego organizmu, dla skóry, dla ciała, bo to są chemikalia, to są tekstylia, te ubrania też przechodzą przez dziesiątki, jak nie setki par rąk, niż coś z drugiego obiegu, czyli niegdyś lumpeksu, szmateksu, obecnie butiku młodzieży, odzieży cyrkularnej, czy inaczej nazwanego sklepu, ale wciąż sklepu po prostu z używaną odzieżą. I myślę, że takich przykładów można znaleźć znacznie więcej. Przepraszam. Z pewnością. Chciałem tylko jeszcze właśnie nawiązać do tego, że teraz mamy po dwóch stronach opór, tak? Bo z jednej strony mamy konsumentów, którzy, tak jak było powiedziane, deklarują, że chcieliby wszystko mieć ekologiczne, wszystko chciałoby być zielone, tak? Zrównoważony rozwój, fantastycznie, ale kiedy przychodzi co do czego, właśnie ten jednak ten opór psychiczny nadal w nas jest. I te same osoby, które może nie chcą kupić produktu, mogą być po drugiej stronie i boją się wprowadzić do swojej produkcji takie rozwiązania ze względu na opór konsumenta. Na szczęście akurat ta sytuacja się zmienia i nad tym pracujemy, więc bardzo cieszę się, że o tym rozmawiamy, bo widzimy, że są już miejsca, gdzie zawracanie wody ze ścieków jest wprowadzane, jest stosowane. Ja osobiście zapraszam, mogę kiedyś przy okazji zaprosić na taką szklankę wody wyprodukowanej. Piję czasem na niej herbatę, piję na nią kawę, jestem chodzącym przykładem, że da się i jest to jak najbardziej w porządku. Ale tak, faktycznie, tak jak pan powiedział, nie zawsze to, co jest z pierwszego obiegu, koniecznie musi być lepsze, albo przynajmniej nie zawsze jest tak, że ono jest od razu idealne, bo woda, którą pobieramy też do produkcji, ona nie przychodzi czysta, ją i tak trzeba uzdatnić, więc nadal jakiś proces trzeba przeprowadzić. Agata Molisz. Tak, co jest pocieszające, nawyki konsumentów powoli kształtują się, że tak powiem, w cyrkularnym charakterze. To znaczy do niedawna pójście z kubkiem do kawiarni było czymś bardzo rzadkim. Teraz możemy poranną kawę wypić w naszym własnym kubku bądź jakimkolwiek pojemniczku, który sobie wymyślimy i nikt nie będzie oburzony. Tak samo osoby, które kupowały kiedyś cyrkularną odzież, czyli zaopatrywały się w lumpeksach, były raczej pozycjonowane jako osoby ubogie. Już teraz celebryci chwalą się, jakie perełki wynajdują w takich miejscach i sharing economy staje się bardzo popularnym trendem wśród nie tylko celebrytów, ale także przede wszystkim wśród normalnych ludzi, którzy nie tylko szukają tam możliwości zaoszczędzenia, ale pokazują postawę, którą chcieliby kreować i żeby to się szerzyło dalej. Bardzo proszę. To ja tylko bym jeszcze zwróciła uwagę na jedną rzecz, żebyśmy w tej takiej strategicznej transformacji w kierunku GOZ-u nie skupiali tylko i wyłącznie dyskusji na konsumencie i jego obawach. To jest oczywiście bardzo ważne. Ja lubię używać takiego sformułowania, że konsument jest współodpowiedzialny za to, co się będzie działo. Bo oczywiste, że jeżeli robimy modele na przykład, gdzie mamy opakowanie wielokrotnego użytku, to konsument musi go przynieść, musi go kupić w nim produkt i go przynieść. Natomiast dzisiaj stoimy przed wyzwaniem zaprojektowania trochę od nowa systemu gospodarczego. Jeżeli chcemy tak naprawdę w pełni też wykorzystać potencjał, tak jak myślimy o GOZ-ie. I to jest tutaj moim zdaniem ogromna rola biznesu, ogromna rola regulatora i tego europejskiego, który myślę, że staje na wysokości zadania, ale krajowi nie zawsze. I my też niestety jesteśmy takim niechlubnym wyjątkiem, patrząc na tą listę opóźnionych regulacji, ich wdrożenia, które mamy w Polsce. I to my jako biznes czuję i ja wiem, jestem przekonana, my też wiele takich projektów wspólnie z klientami, partnerami robimy, to my mamy moc sprawczą. Więc konsument, nie chcę powiedzieć, że nie stawiamy go, nie powinniśmy dawać mu wyboru, bo oczywiście to jest bardzo ważne, żeby konsument miał wybór, ale też jestem przekonana, że ta świadomość konsumentów powoli się zmienia i oni, jeżeli my też jesteśmy konsumentami, jeżeli my będziemy mieć te produkty dostępne, łatwe i ten cały system będzie dla nas dostępny, to będziemy z tego korzystać, tylko ten system trzeba stworzyć. I jeżeli to są dzisiaj takie pojedyncze, małe rozwiązania, no to my jako konsumenci też jeszcze nie jesteśmy do nich czasami przyzwyczajeni, więc tutaj weźmy też tą odpowiedzialność na biznes i naciskajmy też na regulatora, żeby się zmieniały te ramy, bo to będzie ta strategiczna zmiana, której potrzebujemy. Bardzo dziękuję. Już wcześniej pan Piotr Bruziak się zgłaszał, to poproszę. Tak, ja myślę, że bardzo trudno w takiej dyskusji wypowiadać się w taki sposób, żeby gdzieś nie padł ten akcent. Natomiast to, co już w zasadzie wszyscy tutaj powiedzieli, to jest naprawdę bardzo istotne, żeby zadbać o cały łańcuch. Natomiast wydaje mi się, że też to, co powiedziała Małgosia wcześniej, czasami jest zła definicja tego łańcucha i myślimy o łańcuchu dostaw, pomijając projektowanie i zaczynamy myśleć dopiero, kiedy odpad powstaje.
Konsumenci również mają swoją rolę, ale tak naprawdę musi to być pełne działanie synergistyczne. To musi być legislacja, to muszą być również kompetencje, które są dostępne właśnie po to, żeby budować te nowe systemy, żeby zamykać obieg. Ale tak, głos konsumenta oczywiście też jest ważny. To wyszło zresztą w zeszłorocznym badaniu Stena Circular Voice, gdzie konsumenci wyraźnie określili. Oni chcą mieć produkty, które powstają w sposób ekologiczny, chcą takie, które mają możliwość być naprawienia, żeby przedłużać ich życie. Chcą wyraźnie oznaczeń, wręcz deklarują, że mogą więcej zapłacić. Tylko to jest jedna tylko strona. Musimy zabezpieczyć cały łańcuch. Już od momentu projektowania, ale po zaprojektowaniu musimy patrzeć na to, co wtedy powstaje. Rzeczywiście bardzo podstawowe, jak zostanie wysortowane, co się z nim stanie dalej. I gdzie to trafi? Jest masa strumieni, których wydaje się zagospodarowanie bardzo proste, natomiast między innymi konkurs pokazuje, że coś, co jest odpadem w jednym przedsiębiorstwie, może z powodzeniem trafić do produkcji w zupełnie innym, w zupełnie zaskakujący sposób. Dlatego jedną z tych rzeczy, które oceniamy w konkursie, jest również innowacyjność. Agnieszka Koc. Tak, ja chciałam do tego dodać jeszcze z perspektywy konsumenta. Jak najbardziej zgadzam się, że nie możemy wszystkiego zwalać na konsumenta. My sami jesteśmy wszyscy również konsumentami i to, co jest bardzo ważne i ważną rolą biznesu, jest edukowanie od początku i informowanie o nowych rzeczach. Czyli na przykład, jeżeli wprowadzamy korki, które są przymocowane na stałe do opakowania, co za chwileczkę będzie tak naprawdę wymogiem, natomiast jeżeli zaczynamy to już robić, to informujmy i uczmy konsumenta, dlaczego on ma nie odrywać tego korka, bo on przez wiele lat, otwierając butelkę, ten korek wyrzucał. Natomiast teraz zmiana postrzegania tego korka właśnie, że to nie jest odpad, tylko to jest potencjalnie surowiec, który może być dobrze wysortowany i poddany procesowi recyklingu, jest bardzo ważny. I taka jest rola dokładnie biznesu. Nie oczekiwania tego, że konsument sam będzie, przyjdzie i powie, droga firmo, teraz bym chciał to czy to, abyś wprowadziła, tylko rzeczywiście sprawdzanie, szukanie nowych rozwiązań i informowanie o tym konsumenta, w jaki sposób ma potraktować dane opakowanie, aby ono dalej wróciło do obiegu. To, co jeszcze chciałam dodać, jeśli chodzi o konsumenta, my zrobiliśmy w zeszłym roku takie badania, co dla konsumenta jest ważne, jeśli chodzi o opakowanie. I oczywiście na pierwszych miejscach z 10 takich wyborów, które konsument mógł dokonać, znalazły się rzeczy, które dotyczyły informacji o produkcie, takiej wizualnej, tego, jak opakowanie wygląda wizualnie, czy stwarza wrażenie produktu premium w środku. Czyli dalej widzimy, że kupujemy patrząc na opakowanie, nie rzeczywiście na te wartości jeszcze środowiskowe. Kwestie dotyczące ochrony środowiska i oznakowania i tego, co znajdzie się na opakowaniu odnośnie ochrony środowiska, znalazły się na miejscu 7. Myślę, że nie jest to złe. Jeszcze parę lat temu pewnie nie znalazłoby się w pierwszej 10, więc tutaj na pewno jest ten aspekt optymistyczny, że ta edukacja spowoduje, że ten GOS zacznie działać dużo lepiej. To ja jeszcze tylko podzielę się krótką refleksją i własnym przykładem zakupów spożywczych w większym sklepie. Nigdy nie zdarzyło mi się, żeby ktokolwiek spojrzał krzywo, gdy, jeśli zapomnę torby lnianej czy jakkolwiek innej i nie chcę kupować tej foliówki, czy nie chcę papierowej, to po prostu biorę kartonik, i ładuję tam zakupy. To jest nawet wygodniej nieść, proszę Państwa, włożyć do bagażnika czy do koszyka rowerowego. To jest taka prosta rzecz, którą po prostu każdy z nas może robić. Dobrze, bo to ja już muszę zapisy. Bardzo proszę i za moment. Ja chciałam jeszcze jeden wątek dodać, jeżeli mówimy o tych wyzwaniach. Wydaje mi się, że ogromnym wyzwaniem jest świadomość i chęć uczenia się polskiej kadry zarządzającej polskich firm. Ja przyznam szczerze, bardzo często pracujemy z zarządami i mile byłam zaskoczona, znaczy nie wiem czy mile, ale zaskoczona byłam ostatnio sytuacją na jednym z zarządów, kiedy dyskutowaliśmy o strategii dekarbonizacyjnej, przykładach i prezes zarządu nagle podniósł rękę i powiedział: Pani Małgosiu, czy Pani by mi wytłumaczyła, o co chodzi z tymi trzema zakresami śladu węglowego, bo ja nie wiem. I dla mnie to było super, bo jak ja im to, zajęło mi to 10 minut, żeby zarządowi wytłumaczyć, o co chodzi, i ta dyskusja w ogóle
inaczej się zaczęła toczyć. Nieraz to musi być od podstaw wyjaśnienie czegoś, absolutnie, co w bańce ekspertów jest oczywiste. I to jest tak, że my przez ostatnie 2-3 lata ten przyrost wiedzy jest przeogromny. Nagle wszyscy członkowie zarządu muszą stać się ekspertami od środowiska, opakowań i gozu. I no, nie dziwne, że tej wiedzy nie mają, bo skąd ją mają mieć. I myślę, że ta pokora i ta chęć uczenia się jest bardzo ważna. No, dla mnie to było bardzo pozytywne zaskoczenie. Tak jak mówię, ta dyskusja nabrała zupełnie innego tonu i potoczyła się bardzo szybko w kierunku rozwiązania. Więc powiedziałabym, że to jest duże wyzwanie i zaapelowałabym do tego, aby nie bać się uczyć, nie bać się pytać, bo my wszyscy się uczymy. I po prostu musimy teraz odrobić lekcje, musimy trochę wrócić do szkoły i oczywiście na różnych poziomach szczegółowości, ale warto na to też zwrócić uwagę i zachęcać kadrę zarządzającą po prostu do uczenia i studiowania tych nowych tematów. Bardzo proszę, zgodnie z obietnicą. Wracając do tematu może właśnie tego całego łańcucha, tak? To czy rzeczywiście zaczęliśmy od konsumentów, to nie znaczy, że konsumenci są jedynym elementem gozu. Nie można w ogóle powiedzieć, żeby był jeden element, tak? To czy to jest tak jak od początku do końca, konsument może być początkiem tego łańcucha albo końcem tego łańcucha, zależy jak się to patrzy. Natomiast jest tam logistyka, jest tam technologia, są tam projekty, jest tam legislacja. Legislacja dla nas na przykład jest dużym problemem, dlatego że technologia w tym momencie wyprzedza o lata to, co się dzieje w przepisach i my jesteśmy w stanie zrobić dużo więcej niż przepisy wprost przynajmniej pozwalają. Czasami są takie strefy, gdzie nie jest doprecyzowane, czy można, czy nie można i trzeba tam czasem kogoś przekonać, tak? A urzędnik też jest konsumentem, czasem wie, czasem nie wie. To też jest sytuacja dosyć trudna, dlatego że jeżeli nawet wszystkie strony chcą, możemy stanąć przed sytuacją, gdzie po prostu jakiś zapis, który jest z nami od 30 lat w rozporządzeniu, nagle blokuje zupełnie całą inwestycję, a zmiana przepisu niestety no wiemy, że prosta nie jest, tak? Więc to jest duży problem, ale to nie jest jedyny problem. Natomiast technologia zdecydowanie jest tutaj gotowa na dużo więcej, co widać nawet po są startupy, tak? Studenci przedstawiają swoje projekty, więc tu myśl technologiczna jest naprawdę przygotowana na to, żebyśmy do tego gozu się zbliżali. Ale też, żeby znowu coś może też pozytywnego powiedzieć, bo powiedzieliśmy o tych konsumentach, tutaj o radach, tak? Są firmy, które nawet w Polsce, nie wiem, czy mogę powiedzieć konkretny przykład, tak? Czy firma L'Oreal, tak? Tutaj pod Warszawą, ma stację zawracania wody, do którego zupełnie nie była zmuszona do wykonania, tak? Ani nie jest to jakiś szybki zwrot inwestycji, ani nie było problemu z dostępnością wody. To była świadoma decyzja firmy, która chciała po prostu zmniejszyć swój ślad wodny, tak, pokazać kierunek, tak, wskazać kierunek dla przyszłości również innym firmom i konsumentom, tak, pokazać, że to się da. I my jesteśmy niesamowicie szczęśliwi, że mogliśmy zrobić tą inwestycję i jak najbardziej zachęcam wszystkich do tego, żeby właśnie szukać u siebie takich rozwiązań, zaczynać od siebie. To bardzo ciekawe, proszę Państwa, bo mamy różne perspektywy, bo mówimy o tym, jak wielki biznes, wielkie sieci zmieniają się, idą w tym kierunku, ale mamy też przykład właściwie od samego początku pomysłu, który wpisuje się w to, o czym mówimy. Zawsze mnie zastanawia, jak rozmawiam z przedstawicielami środowiska startupowego, jak to jest, jak się rodzą takie pomysły, czy to jest tak jak w filmach, że jestem w drogerii, no i widzę, ale tego plastiku półki się uginają. No to może ja coś z tym zrobię. Czy to jest Excel, czy to są kalkulacje? Proszę nam zdradzić trochę szczegółów. Było dokładnie tak, jak to zostało przed chwilą powiedziane przez ciebie. Tak, nasza droga z GOS była wpisana już w koncept, tak, w nasze DNA. Dlatego, że obserwowaliśmy nasze życie codzienne, mamy dzieci, codziennie patrzymy na nasze kosze, na śmieci i widzimy bardzo dobrej jakości plastik, który bardzo szybko jest opróżniany. Badania pokazują, że większość plastiku jednorazowego jest wyrzucana do kosza w ciągu 7 minut, odkąd trafia do naszych rąk, od zakupu. Oczywiście nie dotyczy to środków czystości, którymi my operujemy, tak? Czy też kosmetyków. Głównie to dotyczy kwestii spożywczych. Dlatego Unia Europejska zajęła się spożywką, tak zwaną, czyli kwestiami spożywczymi przede wszystkim, o czym mówi Single Use Plastic. Ale my wiedzieliśmy, że skoro dla artykułów spożywczych jest alternatywa, są regulacje prawne, a dla chemicznych nie ma, to trzeba stworzyć rozwiązanie, które taką możliwość stworzy. I też najpierw pojawił się koncept dla klienta indywidualnego, drogerii z refill stations i tam można zakupić środki czystości, kosmetyki, które sobie napełniamy do butelki już zrobionej z RPET-u, czyli plastik został pozyskany z zewnątrz.
ale stwierdziliśmy, że to nie wystarcza, że skala robi robotę, jak to się mówi, dlatego też zwiększyliśmy nasze usługi dla obsługi całego systemu i klientów instytucjonalnych, biznesowych i dopiero wtedy z naszych wyliczeń wyszło, że to ma sens. Przy zamówieniach naszego klienta, takiego pilotażowego, 1200 litrów miesięcznie środków czystości kosmetyków, to są głównie mydła do rąk w centrum handlowym, redukujemy 680 kg jednorazowego plastiku. Czyli to jest redukcja fabryki, mogę powiedzieć nazwę tego pilotażowego programu, tej fabryki. To jest fabryka Norblina, to jest centrum handlowe w Warszawie. I 680 kg rocznie, to jest ogromna skala, to jest redukcja plastiku 98%. I wszyscy nasi klienci, którzy wchodzą w ten system, redukują plastik o 98%. Myślę, że nic więcej nie trzeba mówić, ten wskaźnik mówi sam za siebie. To jest niesamowite, jak bardzo w naszym języku w ogóle zadomowiło się takie sformułowanie jak jednorazowy plastik czy jednorazowa torebka. Przecież to nie taki był zamysł człowieka, który to wynalazł. Proszę wybaczyć, ja nie pamiętam nazwiska, ale to był, zdaje się, szwedzki naukowiec, który stworzył torebkę plastikową. I on, nie wiem ile w tym prawda, ale jest taka legenda, że on tę torebkę swoją pierwszą symboliczną nosił przez wiele lat gdzieś tam w kieszeni. No niech to będzie piękna bajka, ale pokazująca jaki był zamysł, a w którym kierunku poszliśmy. I teraz mam wrażenie, my to wszystko odkręcamy, my to naprawiamy. No bo to jest trochę, no nie wiem, jak z dynamitem, jak z Noblem. No to jest dobry wynalazek w gruncie rzeczy, świetny, ale źle użyty, czy często w nieodpowiedni sposób, więc musimy też o tym pamiętać, proszę. No ja myślę, że ja jeszcze pamiętam jako dziecko, kiedy mleko kupowało się w szklanych butelkach i innego mleka nie było, kiedy się chodziło naprawiać pończochy, bo to po prostu był taki model, kiedy chodziło się naprawiać mikser czy czajnik, nie? Więc jakby no troszkę, to nie jest tak, że wymyślamy koło od nowa, trochę wracamy do takiego systemu. Myślę, że dlatego też w tych celach zrównoważonego rozwoju, w tym celu 12 jest to mocno powiązane z tą konsumpcją, bo my się trochę tym zachłysnęliśmy. Jakiś czas temu zepsuł mi się dzbanek elektryczny do wody i poszłam go zanieść do reklamacji, a pan mówi, że nie będzie go naprawiał, tylko da mi nowy. Ja mówię, ale ja nie chcę tego nowego, proszę mi ten naprawić. A pan mówi, nie, bo to się nie opłaca. Oczywiście już teraz na szczęście są regulacje unijne, które temu będą przeciwdziałać, dokładnie, ale to jest jakby właśnie cały też system urządzeń, system producentów, którzy tak konstruują te produkty, że nie opłaca się ich naprawiać, więc teraz nas wszystkich i producentów również czeka przeogromna rewolucja i to jest też część tej zmiany, która będzie musiała nastąpić. Też przykład z naszego życia, ewolucja telefonów komórkowych. No na początku wszyscy mieliśmy telefony, w których się wymieniało baterie, a teraz... No nie ma. Były telefony, a już inna sprawa, ile te baterie wytrzymywały. No ale to też myślę, że ciekawy przykład. Bardzo proszę. Ja myślę, odnosząc się do tego torebki plastikowej, myślę, że to jest kwestia łatwej dostępności tak zwanych, na przykładzie sieci handlowej powiem, lekkich toreb plastikowych, czyli foliówek, które mamy w każdym prawie miejscu, w sklepie, dawane za darmo do zapakowania produktów typu na przykład owoce i warzywa, które są na wagę sprzedawane. A potem obserwujemy, że idzie konsument ze sklepu i niesie w tej foliówce mleko, chleb i wszystko, co dał radę zapakować i ma ich tam z 10, ponieważ są łatwo dostępne, są za darmo. Zapomniał wziąć swojej torby wielokrotnego użytku albo w ogóle jej nie używa, może nie ma takiego nawyku. Więc myślę, że ta dostępność właśnie takich łatwych, tych tak zwanych toreb plastikowych powoduje też, że z powodu czysto takiego podejścia, że jest to wygodne, zużywamy czasami zbyt dużo tych materiałów. I teraz my widzimy na przykładzie naszej sieci, mamy również w ofercie warzyworki. Woreczki wielokrotnego użytku do owoców i warzyw i widzimy, jak wygląda sprzedaż warzyworków. One nie są drogie, są tak naprawdę ten koszt jest niewielki. Natomiast widzimy, jak wygląda ta sprzedaż versus ilość torebek plastikowych, lekkich torebek plastikowych, które są dawane za darmo i schodzą. No jest to, tu mówimy o miliardzie ponad, a tu mówimy o kilkuset tysiącach. To jest taka skala. Tak naprawdę, więc i teraz myślę, że cała trudność jest, czy wyzwaniem, może trudność złe słowo, natomiast wyzwaniem jest, w jaki sposób my wszyscy mamy zbudować u siebie ten nawyk używania wszędzie, gdzie możliwe, tych pojemników, torebek wielokrotnego użytku. Bo tak naprawdę, czy banan, który i tak obieramy ze skórki, potrzebuje foliowej torebki?
Myślę, że możemy spokojnie ją wziąć, bez żadnego opakowania, położyć na taśmie, przy kasie i tak go obieramy. Tak samo jeżeli chodzi o wszystkie tak naprawdę owoce czy warzywa, które są obierane. Inną sprawą jest, do czego jeszcze możemy wykorzystać te torebki wielokrotnego użytku, tak? Czy to do prania jakichś drobnych rzeczy, do pakowania, no pomysłów. Zrobiliśmy w firmie u nas wewnętrznie takie pytanie osób, które są zaangażowane środowiskowo, do czego te torebki mogą być używane i naprawdę całe spektrum zastosowania jest bardzo duże. Bardzo proszę. To myślę, że tutaj można by teraz właśnie nawiązać a propos tych torebek, właśnie tego świadomego wyboru, jak bardzo istotna jest rola w ogóle edukacji, tak, na linii edukacji na wszelkich poziomach, tak, od maluśkich, tak, dzieci. My na przykład prowadzimy coś takiego od jakiegoś czasu jak Mission Water. W ramach tej akcji staramy się wprowadzać nowe rozwiązania technologiczne, ale również edukować. Bierzemy udział w webinarach, w szkoleniach, organizujemy takie szkolenia. Ja sam na uczelni, na przykład na Politechnice Warszawskiej jestem co jakiś czas i opowiadam. Jesteśmy bardzo aktywni w tym, żeby propagować te rozwiązania, które wiemy, że są możliwe, dlatego że zdajemy sobie sprawę z tego, że ta informacja musi trafić na wielu płaszczyznach. Do każdej osoby, do której trafimy, ta osoba prędzej czy później będzie albo konsumentem po prostu, albo może być osobą, która będzie podejmowała pewne decyzje, nawet nie poziomie konsumenckim, ale właśnie prawnym, czy będzie w zarządzie. I jeżeli nie zaczniemy od samego początku o tym rozmawiać, to te osoby będą stały nas zawsze przed takim wyborem, co jest łatwiejsze, co jest tańsze, co jest bardziej dostępne. I więc tu rola wszystkich stron, wydaje mi się, i biznesu, i prawodawców, ale również firm takich jak nasza, technologicznych, jest ogromna, tak? To czy świat się nie zmieni tak po prostu, tylko trzeba nad tym pracować. Ja nawet byłem u siebie w szkole u córki, jak była w drugiej klasie podstawowej, przyszedłem specjalnie, zrobiłem prezentację dla nich o tym, jak wygląda oczyszczanie ścieków, czy zabraliśmy ich na filtry warszawskie, tak żeby pokazać, jak się uzdatnia wodę. I mam nadzieję, że to wszystko będzie, i wierzę, nawet nie mam nadziei, widzę, że to w jakiś sposób kiełkuje, tak, daje efekty, tylko one nie są z dnia na dzień, to jest długofalowa inwestycja. To chyba momencik, bo myślę, że w ogóle no miejsce i okazja, przy której się spotykamy, no to jest właśnie spełnienie tego, o czym pan mówił, i sam konkurs, o którym mówiliśmy wczoraj, którego... Tak, sam konkurs sceny. Pytanie do Piotra Bruździaka właśnie przez... To już jest kolejna edycja i tak się zastanawiam. Też pytałem wczoraj o to członków jury. To jest chyba taka nieskończona kopalnia, mówimy o nawiązanie do energetyki, nieskończona kopalnia pomysłów właściwie, no bo to jest, nieraz to jest taki pomysł, że wchodzimy do sklepu, widzimy, coś nam się nie podoba, za chwilę mamy biznes, jak naprawimy to, co nam się nie podoba. Ale jakie ciekawe inicjatywy przez tych kilka edycji się znalazły? Czy to są kierunki często takie, no zupełnie abstrakcyjne, takie, no nieraz się projektuje, w architekturze jest tak, no wiemy, że to jest świetny projekt, ale on tak naprawdę to nigdy się nie pojawi, nie urośnie. A jak jest tu? Czy to są nieraz może mało spektakularne, ale z większą szansą wdrożenia? No czy jednak fantazja i taki totalny skok w przyszłość? To zanim odpowiem, to jeszcze dosłownie zdanie komentarza. Znaczy, ja się bardzo cieszę, że tutaj rozmawiamy też o tej edukacji i też tak bardzo otwarcie, edukacji konsumentów. Małgosia powiedziała o tym, jak wytłumaczyła pewnemu prezesowi. Mówiliśmy o tej szklance do połowy jednak pustej. Ja może za szybko poszedłem, ten optymist, ale rzeczywiście tak jest. Pewnego rodzaju przeszkodą we wdrażaniu GOZ-u jest właśnie brak wiedzy. Brak kompetencji, jak się w ogóle za to zabrać. I znów, jeżeli popatrzymy przez cały łańcuch wartości, być może legislacja zazwyczaj z przymusem tak sobie wychodzi, ale jeżeli będziemy wiedzieć, że te kompetencje są dostępne, czy je zbudujemy sami w przedsiębiorstwie, czy skorzystamy z kompetencji zewnętrznych, na przykład Steny, po to, żeby coś zbudować, to też jest tego typu droga. A jeżeli chodzi o konkurs i to, jakie są pomysły, wczoraj było dużo o tym, że obrady jury są zawsze bardzo burzliwe, zawsze emocjonujące, inspirujące i tak dalej. Natomiast to, co na pewno możemy powiedzieć. Po pierwsze, mamy zgłoszenia przykładów chociażby wdrożonych praktyk.
zarówno z firm, które są powszechnie rozpoznawalne, to pokazuje, że oni też mają tą świadomość, ale dokładnie tak jak chociażby nagrodzone tutaj drogerie DOT, również ze startupów. To pokazuje, jak możemy to wszystko dywersyfikować. Są projekty bardzo innowacyjne. W życiu byśmy się nie spodziewali, że na przykład coś, co rzeczywiście jest odpadem, może stanowić bardzo wartościowy produkt w innym przedsiębiorstwie. I takie również nam się tutaj ujawniają. Natomiast pilnujemy siebie nawzajem, dlatego że po pierwsze, zawsze nasi eksperci oceniają, czy dana propozycja, dany pomysł jest w ogóle zgodny z ideą gospodarki obiegu zamkniętego. Po drugie, czy jest efektywny, czyli rzeczywiście może zostać zastosowany na szeroką skalę. I chyba ten aspekt najczęściej tak mocno dyskutujemy. No i trzeci to jest innowacyjność. Myślę, że w tej konkretnie edycji chyba z innowacyjnością było najwięcej takiego problemu, ale tak jak już mówiłem, naprawdę te ostatnie lata też pokazują, że przedsiębiorstwa niestety mają wiele innych wyzwań i może to odrobinę spowolniło. Natomiast jeżeli popatrzeć na podsumowanie wszystkich 6 edycji, również dostępne chociażby na naszej stronie internetowej podsumowania, to jest rzeczywiście też platforma, która pozwala czerpać wiedzę, korzystać z doświadczeń innych, patrzeć na to, czy pewne rozwiązania, które już funkcjonują, mogą być zastosowane w innej firmie, w innym przedsiębiorstwie. To też jest pewnego rodzaju drogowskaz. Odnosząc się chociażby do tych przykładów, myślę, że bardzo duże wrażenie na całym jury zrobił właśnie projekt zgłoszony w ostatniej edycji przez studentów, przez panią Marlenę i panią Klementynę, czyli sposób na wykorzystanie wełny owczej jako zupełnie nowe zastosowanie, znów dotyka tekstyliów, z którym wiadomo, że jest problem, ale jednocześnie pokazuje, że produkt wykorzystywany zupełnie gdzie indziej może trafić zupełnie do innej branży i stanowić świetne ekologiczne rozwiązanie. Drodzy Państwo, ja już zerkam na zegar. Tak, oczywiście każdy będzie miał szansę na podsumowanie. Już zakolejkowane, więc bardzo proszę, najpierw pani Agnieszka Koc, później pani... Ja, więc tak, kontynuując ten wątek optymistyczny, który tutaj pan Piotr rozpoczął, mówiąc o konkursie, który jest bardzo fajną inicjatywą i my z przyjemnością za każdym razem bierzemy udział. Natomiast jeszcze innym elementem, który buduje taką edukację nas wszystkich, chciałam powiedzieć chwilkę o partnerstwach. Partnerstwa biznesowe, Polski Pakt Plastikowy, który jest wspaniałym przykładem tego, w jaki sposób firmy mogą wymieniać się dobrymi praktykami w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego w opakowaniach, ale również z innej troszeczkę perspektywy, jedna z inicjatyw, w której my również bierzemy udział, Green and Lean, dotycząca redukcji dwutlenku węgla w całym procesie logistycznym. I tam mamy do czynienia chociażby z takimi elementami jak palety w obiegu zamkniętym bądź zapobieganie pustym powrotom, więc myślę, że bardzo ważne również jest poza skupieniem się na konsumencie, czerpanie tych dobrych praktyk od siebie nawzajem, od innych firm, z którymi współpracujemy, ale również od naszych partnerów biznesowych, tak jak my edukujemy naszych dostawców, ale również bardzo duża część naszej wiedzy pochodzi też od dostawców, ponieważ to oni wypracowują technologię i są w stanie później coś wdrożyć bądź nie. Bardzo dziękuję. Agata Molisz. Tak, ja chciałam się jeszcze odnieść do tego głodu wiedzy. My jako startup mamy wielokrotnie zapytania od naszych klientów, czy możemy się czegoś dowiedzieć. Dlatego zaprojektowaliśmy też przestrzeń edukacyjną w naszej drogerii, która głównie obsługuje warsztaty dla dzieci. Prowadzimy też jakby szkolenia dla pracowników różnych instytucji, którzy z nami współpracują, głównie z zakresu ESG, chociaż jest to pośrednio droga do cyrkularności, bo wiele firm, które skorzystały z naszych szkoleń ESG, później zaczęły wchodzić bardziej w GOS, bo kolejnym krokiem tak naprawdę regulacji, które kształtują ESG, tak naprawdę kształtują też regulacje GOS i europejskie organy chcą, żeby te środowiskowe kwestie wybrzmiały, tak? Mieliśmy porozumienie paryskie, które było ogólnomiędzynarodowe. Mamy oczywiście Europejski Zielony Ład i późniejsze regulacje i wszyscy są głodni wiedzy, co z tymi regulacjami mamy robić.
tak? I między innymi uderzają do takich startupów, żebyśmy wdrożyli system, ale też powiedzieli im kilka słów o tym, czym jest ESG, a dzieciom pokazali, dlaczego jednorazowy plastik jest zły. I uważam, że tak jak było wcześniej powiedziane, od młodych, trzyletnich naszych adeptów, naszych szkół, po dojrzałych prezesów wielkich spółek, myślę, że tą drogą trzeba iść, edukacji. Karol Sprycz, proszę, podsumowanie. Mamy jeszcze 6 minut. Ale nie 6 minut dla pana, jeszcze tutaj proszę. To ja tylko chciałbym, może w ramach takiego podsumowania z mojej strony, w ogóle bardzo się cieszymy, że możemy tutaj być, tak, i to jest naprawdę fantastyczny konkurs, więc dziękujemy i ten panel, i cała organizacja, dlatego że właśnie jest okazja pokazać rzeczy, które udało się rzeczywiście zrealizować. W konkursie są zgłaszane również pomysły i to, że one nie zostaną dzisiaj wdrożone, bo może dzisiaj są nieopłacalne, nie znaczy, że one nie zostaną wdrożone jutro. Jest dużo takich technologii, pomysłów, które w sumie czekają właśnie na partnera, na kogoś, kto odważy się postawić na takie rozwiązania. I zawsze jest ten, zawsze będzie ten pierwszy. I warto też pokazać tego pierwszego, bo zanim podążą następni, bo powiedzą, ok, jeżeli to się udało, to działa, to funkcjonuje. I co więcej, to się opłaca, bo to no, nie można zapominać, że z punktu widzenia biznesu możemy mówić oczywiście o wielu górnolotnych ideach, ale gdzieś tam zawsze z tyłu jest ten rachunek biznesowy. On może być różnie kalkulowany, bo to może być pytanie, czy w ogóle możemy dalej produkować, czy możemy rozwijać produkcję, albo może być to po prostu inwestycja właśnie w rozwój tej zielonej strony, tak, firmy, która też jest pewnego rodzaju inwestycją i ona też jakiś kapitał buduje. Więc fantastycznie, bardzo dziękujemy za to, że możemy tutaj być chyba wszyscy, tak, i pokazać coś, co udało się wdrożyć. I mamy nadzieję, że kolejne firmy, kolejni partnerzy biznesowi i konsumenci również będą podążali tą drogą, więc ja tylko chciałem podziękować tak za to. Bardzo dziękuję. To jeszcze podsumowanie z perspektywy członkini jury, Małgorzata Kreszta. Ja jeszcze chciałam wrócić do tego wątku, o którym mówiła Agnieszka, czyli współpracę, bo to jest w całej w ogóle idei GOS bardzo ważne. Mówi się o takich 5 kluczowych czynnikach, czyli hierarchia postępowania z odpadami, innowacyjność, o której mówił Piotr, w różnych wymiarach, ekoprojektowanie, myślenie systemowe, czyli patrzymy od początku, zakręcamy ten kurek, a nie wycieramy podłogę, ale na końcu jest potrzebna współpraca, dlatego że ciężko jest zamknąć obieg pojedynczej firmie, czyli coś, co jest w naszej firmie odpadem, może być surowcem dla kolejnej firmie i potrzebujemy budować takie no, ekosystemy, takie grupy podmiotów współpracujących i dopiero w takiej grupie te rozwiązania będą mogły być wdrożone na dużą skalę, a co za tym będą opłacalne. I ta współpraca, ona się zaczyna właśnie od dzielenia doświadczeniami, również tymi złymi, czego uważam, że w Polsce jest trochę za mało. Często mówimy o sukcesach, a my w firmie mamy taki zwyczaj, że robimy taką sesję fuck-upów. I ona tak zaczęliśmy właśnie od tych problemów. Wychodzimy od tego, co nam się nie udało i ta sesja się nie udawała, dopóki ja się nie podzieliłam 3 totalnymi porażkami i nagle się okazało, że tych porażek jest mnóstwo. Dlaczego o nich mówimy? Po to, żeby wyciągać z nich wnioski. Na tym się bardzo dużo można nauczyć. Więc w tej współpracy, jak weźmiemy na tapet projekty, które nie zawsze nam wyszły, ale właśnie jest już jakiś pomysł, no to może jak dołożymy parę różnych punktów widzenia, to znajdziemy bardziej optymalne rozwiązanie. I ta współpraca wydaje się, że jest bardzo ważnym aspektem łączenia różnych myśli, różnych doświadczeń po to, żeby dojść do tych rozwiązań dużych, systemowych, które będą faktycznie takimi dobrymi przykładami GOS-u w Polsce, w Europie, może nawet na świecie. Takim przykładem współpracy jest ten panel, bo mamy rzeczywiście, już o tym wspominałem, różne perspektywy i to jest, myślę, bardzo cenne. No to jeszcze Piotr Bruździak na koniec podsumowanie, bardzo proszę. To chyba to, od czego zaczęliśmy. GOS w Polsce zdecydowanie ma szansę. Jeżeli dzisiaj przedsiębiorstwa mają trudności i szukają oszczędności, to warto zacząć od tego, żeby przestać marnować. Jeśli przestaniemy marnować, to jest właśnie pierwszy krok w kierunku GOS. Odświeżmy sobie definicję, dlatego że łańcuch wartości nie zaczyna się od momentu, kiedy powstaje odpad i coś z nim trzeba zrobić, tylko od momentu, w którym projektujemy produkt. Nie obawiajmy się tego, że brakuje kompetencji, ponieważ warto ich poszukać i one rzeczywiście są. Jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszamy do skorzystania już z podsumowania na ten moment dostępnych 5 edycji konkursu Stena Circular Economy Award. Jak zrobimy aktualizację również 6, to jest doskonałe miejsce do tego, żeby znaleźć inspirację do tego, co można zrobić, co już działa i czego są efekty. No i nie obawiajmy się tego, ponieważ przy założeniu GOS i w ogóle zrównoważonego rozwoju my mówimy o pewnego rodzaju zasadności zarówno środowiskowej, jak i ekonomicznej. To nie jest idea dla idei, to wszystko musi się z sobą spiąć.
Bardzo dziękuję, drodzy Państwo. Dziękuję za dyskusję, dziękuję za rozmowę. Bardzo się cieszę, że Państwo tak aktywnie zabierali głos. Wszyscy jesteśmy zainteresowani tematem, ale jak myślę, wszyscy ustaliliśmy, musimy wychodzić z tym, nie tylko rozmawiać wśród ekspertów, ale mówić, tłumaczyć, edukować. Pięknie dziękuję. Czy GOS ma w Polsce nadal szansę? Ma. Ma. Na pewno ma. Zdecydowanie tak. Bardzo dziękuję. Piotr Bruździak, Małgorzata Greszta, Agata Molisz, Agnieszka Koc, Carlos Pyrcz. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Dziękuję. Wielkie brawa dla uczestników panelu. Ja też Państwu dziękuję. Dziękuję Państwu, którzy słuchali nas na miejscu. Dziękuję też Państwu oglądającym transmisję. To scena środowiskowa, za moment keynote, a później kolejne panele. Przemysław Białkowski, kłaniam się, do zobaczenia.